Nie mogę. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Wróciłem sobie do miasta, po drodze złapałem kapliczkę i pomodliłem się, przez co otrzymałem jeden punkt many. Teraz mamy tutaj parę spraw do załatwienia. Potrzebujemy bełtów. Jora? Masz bełty? Nie masz bełty. Pracuję niemal przez cały dzień. Kostur sędziego, nawet fajne, nie? Nawet fajne. Bez kitu. Naprawdę to interesujące. Pięciu siły nam brakuje. To opowiem. Ale do uwzględnienia. Hakon? Zawsze to powtarzałam. Nie ma bełtów. Kurczę. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Kurczę, kurczę. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Zuris. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. On to wiadomo, że nie ma bełtów, ale jakie on ma zwoje? Takie rzeczy. Obudzenie golema. Tworzenie szkieletu goblina. Mąż uważa inaczej. Kurde, wezmę to. Zawsze to powtarzała. Przyzwanie demona to na razie nie. Musi pracować. Baltram. Mąż uważa inaczej. To przecież ogrom. Też nic ciekawego. Ujen, jaka burza się rozszalała. Może Sara ma jakieś bełty. Sprawdźmy to. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Lepiej nie było, gdyby się przyjął. No nie ma. Mąż uważa inaczej. Buława drzewcowa. Spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Też fajne, nie? Nie mogę zajmować się wszystkim. Inkwizytor. Na czym polega problem z chłopami? Odmawiają dostaw towarów. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miasto jest całkowicie zależne od dostaw z okolicznych farm. A Omar, właściciel ziemski, wynają najemników, by chronić się przed oddziałami straży. Inaczej strażnicy sami zabraliby jedzenie. Aha. Najemnicy jednak nie tylko bronią farmy Onara. Zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Widziałam ich, kiedy mijałam farmę Akila. Nie chciałabym być teraz na jego miejscu. Słyszałam co innego. No dobra, gdzie znajduje się farma Akila? Jeśli wyjdziesz wschodnią bramą, a potem skręcisz w prawo, dojdziesz do schodów. Prowadzą one na farmę Akila. Jednak nie odważyłabym się tam teraz iść. Z pewnością najemnicy jeszcze nie odeszli. Odeszli. Do zaświatów. Daron, zaniosłem twoją figurkę. Nareszcie jakieś dobre wieści? Niech cię Ino schroni. Dzięki. Przyjmij to jako wyraz mojej wdzięczności, synu. O. Gitara. Dzięki. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Och, co za pogoda, nie? Do Konstantina to nie mamy po co. Harad nie handluje. Torben, dawaj wytrychy. Jest 5 sztuk. Biorę je jak najbardziej. Esencja lecznicza, no to nie. Oj. Bosper. Poszedłeś do klasztoru, co? Mam nadzieję, że będą cię wystarczająco często wypuszczać, żebyś nadal zaopatrywał mnie w skóry. No, no. Wilcza skóra! Nieźle! Dobra robota! Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Spoko. O, są bełty. Bierzemy wszystkie. Okej. Okay. A Mateo, co ma ciekawego? Nic ciekawego. Nóż na wilki. No nie, nic ciekawego, bez kitu. Ten tam jego pachołek też nic ciekawego nie ma, nie? Witaj, nie. Pewnie jesteś głodny i spragniony. A może zerkniesz okiem na moje towary? Może. W tej chwili wybór jest niewielki. Ten cholerny właściciel ziemski przerwał dostawy, a to, co skupujemy z małych farm, nie wystarcza, by zaspokoić potrzeby miasta. Nie sądzę, że coś się zmieniło. Nie mówili co innego.
No tak jak mówiłem. Dobra, zejdźmy sobie tutaj na dół. Do dzielnicy portowej. Słyszałam, co im dużo. Zawsze to powtarzałam. Pracuję nie tylko przez cały dzień. Pozyskamy od Ignaza zwoje. Ten kowal czymś handluje tutaj? Ej, ty! Ej, ty! Co chcesz wiedzieć o tych złodziejach? Nic! Nie daj się złapać w cudzym domu! Tak! Trzeba się bronić przed złodziejami! Już o tym gadaliśmy chyba kiedyś, nie? Tak mi się wydaje. Ignaz! Pokaż mi swoje towary. Chyba chodzi o niepamięć, co? No trochę droższe te zwoje niż on zakładał. Ale tak to wygląda w klasztorze niestety. Zawsze będziemy w plecy ze wszystkim. Samo przyjęcie do klasztoru to jest absurd, nie? Dobra, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy sobie tu ogarnąć w portowym mieście? Chyba nie. A może? A, no możemy... odzyskać część pieniędzy za łup z farmy Akila, nie? Czy to interesujące? Gdybym sama tego nie widziała. Obywatel tam taki struty siedział, aż się zmartwiłem o niego. Żadna tak spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Tu łukiem, łukiem. I wjeżdżamy do karczmy. Gdybym sama tego nie widziała. Naprawdę jest sama? Siema. Sprzedałeś już cały towar? I tak. Ale za mniej niż się spodziewałem. Za wszystko dostałem jedynie 300 sztuk złota. A jeszcze część z tego musiałem oddać przełożonym. Do tego jeszcze zwyczajowa premia dla Cardiffa i opłata za twoje zlecenie. A w sumie dla mnie pozostaje 240 sztuk złota. Dzielimy się więc wedle umowy. Oto twoja część. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Moi zwierzchnicy już o tym wiedzą. Co będzie dalej, to już nie zależy ode mnie. Kto jest twoim pracodawcą? Chyba nie sądzisz, że odpowiem na to pytanie, Cardiff? Jak leci? Jak... Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. Okej, na tym kończymy na razie, tak? Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Już mi lepiej. To niech tak będzie. Niektóre... Hej, ty! Jack? Ahoj, szczurze lądowy! Utknąłeś tu na dobre, co? A ty? Trochę blado wyglądasz, ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy, ot i wszystko. Nic się nie zmieniło. Co tu porabiasz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez nie jeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Aha. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków. Wiesz, to ci bandyci z Górniczej Doliny. Orety. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni. Myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. No, możliwe. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Okej. Hej! Garvel? Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Nic, idziemy dalej. Wracamy do klasztoru chyba powoli, nie? Kogo my tu mamy? Ruga. Co tu robisz? Próbuję pokazać chłopakom, jak właściwie trzymać kuszę i pomagam im nabrać trochę zręczności. Możesz mnie przeszkolić? Nie,
Trenuję tylko osoby będące na służbie u króla. Nikogo więcej. Zawsze jednak przyda się nam ktoś taki jak ty. Jeśli więc chcesz zaciągnąć się do straży, porozmawiaj z lordem André. Spoko. Boom. Boom. Kiepska sprawa. Kiepska sprawa. Żadna wielka... I jesteśmy w klasztorze. Teraz. Oddamy te zwoje koledze. Koledze Karasiowi. Hej. Oto zwoje. Dobra robota, mój młody przyjacielu. A teraz pora poświęcić trochę czasu na studia. Aha, przyjmij ten zwój w nagrodę za dobrze wykonane zadanie. O. Ciekawe jaki. Przyzwanie wilka. Okej. Niech będzie. Żadna wielka sprawa. Tu mamy skrzynię do otworzenia, tak? Tak. Okej. Okay. Tworzenie szkieletu, super. Duża kula ognia. Fajna. Kurde, fajna skrzynka. Reszta ogołocona. Powinien był wiedzieć lepiej. Tu coś? Tu już byliśmy. Dużo by mnie to kosztowało. Psia krew. No dobra. Żadna wielka sprawa. I tu nie ma kuferków, okej. Powinien być mądrzejszy. Nie mów, że to nieprawda. Parlan. To przecież oczywiste. Poszukuje oka Innosa. Nie wiem, kto ci o nim powiedział, ale nikt nie ma dostępu do boskiego artefaktu. Gdzie przechowywane jest oko Innosa? Im mniej osób zna ten sekret, tym bezpieczniejsze jest oko. Możesz sobie oszczędzić wysiłku i tak go nie odnajdziesz. Nikt nie chce wiedzieć. Muszę porozmawiać z dowódcą paladynów. Lord Hagen nie przyjmuje nowicjuszy. Jedynie my, magowie, mamy prawo się z nim widzieć. Kto ci to powiedział? Mógłbym się nauczyć sztuk magicznych? Nie jesteś tu, by uczyć się magii. Lecz by służyć Innosowi. Mogę ci jednak pokazać, jak zwiększyć swe magiczne moce. Powiedz mi lepiej coś o oku Innosa. Dobrze. Oko Innosa zawiera w sobie cząstkę jego boskiej mocy. Tylko jeden wybrany sługa Innosa może nosić ten amulet. Został on stworzony, by ochronić nas przed mocami zła, kiedy nadejdzie właściwy moment. Widzi i słyszy się to i owo. To przecież tylko pogłoski. Dobra, idźmy w to. Chcę się poddać próbie ognia. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Mówisz poważnie? Być nalegam. Wyjątkowy z ciebie nowicjusz. Nie wiem, w porządku. Jeśli mówisz poważnie, porozmawiaj z mistrzem Byrokarem. Okej. Widzi i słyszy się to i owo. Tylko czy to nam nie rozpocznie nowego rozdziału? Przekonajmy się. Kilku mieszkańców Korynis zaginęło w dziwnych okolicznościach. Przykro mi z tego powodu. Doszliśmy jednak do wniosku, że lepiej będzie, jeśli tą sprawą zajmą się magowie wody. To samo dotyczy badania dziwnych trzęsień ziemi w północno-wschodnim Korynis. Do tej pory nic nie sugeruje, aby konieczna była nasza interwencja, więc nie podejmiemy w tej sprawie żadnych kroków. Tak, ale... Nie ma żadnych ale. Będziemy postępować, jak uznamy za słuszne. Mam nadzieję, że zdołasz uszanować naszą decyzję. Okej. Muszę porozmawiać z paladynami, to bardzo ważne. Zechciej nam zatem powiedzieć, dlaczego tak ci śpieszno do rozmowy z nimi. Mam dla nich ważną wiadomość. W rzeczy samej? Cóż to za wiadomość?
W górniczej dolinie zbierają się siły ciemności prowadzone przez potężne smoki. Musimy je powstrzymać, póki jeszcze czas. Rozważymy twoje słowa, nowicjuszu. Gdy nadejdzie odpowiednia chwila, powiadomimy cię o naszej decyzji. Okej. W międzyczasie wypełniaj sumiennie swoje obowiązki. Chcę się poddać próbie ognia. A więc wiesz o... Chcesz przejść próbę ognia, tak? Tak. Prawo ognia głosi, że... Znamy prawo ognia. Wiemy też, jak wielu nowicjuszy ginie podczas takiej próby. Lepiej dobrze przemyśl swoją prośbę. Podjąłem decyzję. Poddam się tej próbie. Jeśli naprawdę tego chcesz, Najwyższa Rada przychyli się do twojej prośby. Juhu. Nalegam, by poddano mnie próbie ognia. Niech więc tak się stanie. Gdy będziesz gotów, każdy członek Najwyższej Rady zleci ci jedno zadanie, które musisz wypełnić. Niech Inos ulituje się nad twoją duszą. Jestem gotów poddać się próbie. Inos jeden wie, czy mu podołasz. Poddam cię tej samej próbie, którą przechodzą najlepsi z nowicjuszy. Będzie to próba magii. Jak zapewne wiesz, test ten może ukończyć pomyślnie tylko jeden nowicjusz. Rozumiem. Kim są moi rywale? W swej niezmierzonej mądrości Inos wskazał trzech nowicjuszy, którzy wraz z tobą zostaną poddani próbie. Są to Agon, Igaras i Ulf. Oni już rozpoczęli poszukiwania. Ale dość tej rozmowy. Wysłuchaj słów próby. Idź za znakami Inosa i przynieś to, co wierzący znajduje za ścieżką. Będziesz potrzebował tego klucza. To wszystko, co mamy ci do powiedzenia. Dzięki. Serpentes, jestem gotów poddać się próbie. Mówisz więc, że chcesz przejść próbę? Jedynie najodważniejszy z odważnych nowicjuszy może o nią prosić. Odwaga to jednak nie wszystko. Czy jesteś dostatecznie mądry, by przejść próbę? Czy jesteś dostatecznie silny, by stawić czoło przeciwnościom? Jeśli nie, zapłacisz za to własnym życiem. Posłuchaj więc, co cię czeka. W miejscu z kamienia szukaj tego, który się nie narodził. Znajdź tego, którego przywołano. Pokonaj tego, który nie może zostać pokonany. Zmierz się z żywą skałą. Walcz z nieśmiertelnym kamieniem i zniszcz go. A cóż to za stworzenie? Powiedziałem ci już wszystko. Może próba wydaje ci się zbyt trudna? Wkrótce przekonasz się, czym jest próba ognia. Nie odpowiem na więcej pytań. Nie odpowiadaj. Ultar? Jestem gotów poddać się próbie. Nie dziwi mnie, że znasz stare prawo. Ale ostrzegam, bierzesz na siebie wielki ciężar. Zapamiętaj, że niecierpliwy umysł nie zdoła przetrwać próby ognia. Od dawna już nikt nie poddawał się próbie, zaś przeżył ją tylko jeden człowiek. Kto? Był nim młody, ambitny nowicjusz Serpentes. Wiele lat po tym wydarzeniu został członkiem Najwyższej Rady. Niedługo nie będzie jedynym, któremu udało się przejść próbę. Nie będę dłużej trzymał cię w niepewności. Oto twoje zadanie. Stwórz runę ognistej strzały. To wszystko. Niech Inos cię prowadzi. Dziękuję. Trzeba uważać na to, co się mówi. W takim razie zajdźmy sobie do biblioteki. Kto ci to powiedział? Czym? Stół runiczny. Hej, ty! Hej, ty! Zażądałem próby ognia. A teraz pewnie chcesz, abym nauczył cię odpowiedniej formuły. No ba. Nie za bardzo wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. Dobrze. Nauczę cię tej formuły, ale najpierw musisz znaleźć niezbędne składniki. To znaczy?
Jakie składniki są potrzebne do stworzenia runy ognistej strzały? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w księgach. No jasne. Hej! A gdzie znajdę kamień runiczny? Hej, hej, to twoja próba, nie moja. Znalezienie kamienia jest częścią zadania. Dzięki. Nie. Ognista strzała, siarka. Szkielet goblin, kość goblina. Kość goblina, co? No nie mamy czegoś takiego, ale siarkę mamy. Skała krystaliczna. O, siarka. Perła. Skała krystaliczna. Nic tu nie ma. Pusto. Nic tu nie ma. I pusto. Takie rzeczy. Przecież wiadomo od dawna. No dobra. Słowo się rzekło. Pisane w świętych pismach. W końcu zwycięży sprawiedliwość. Opuszczamy klasztor. Mój błąd. Nie opuszczamy klasztoru. No w każdym razie, jeszcze nie. Mnie to i tak nikt nie zna. Zejdźmy sobie do podziemi. Tutaj chyba, tak? Nic tego nie zmieni. Niech Inos będzie z tobą. Nie znam cię. Jesteś tu nowy? To jest tak, nowicjusz. Dopiero się do was przyłączyłem. Który miał dostać kiełbasę. Mam nadzieję, że prędko się tutaj zadomowisz. Daj mi znać, jeśli będę mógł ci w czymś pomóc. Na pewno dam ci znać. Co to za pomieszczenie? Tutaj przechowywane są klasztorne relikwie. Jakie relikwie? Tu spoczywa młot Inosa oraz tarcza ognia. Najważniejsze relikwie kościoła Inosa poza stolicą królestwa. Aha. No dobra. Sen. Nie wiem, czy to w ten sposób. Święty młot. A tu jakiś mag. Nie wolno ci iść dalej. Zawróć. No problem. Naprawdę w to wierzysz? Uciekamy, nie? Dobra. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Działam zawsze. Zgodnie z tym, czego życzył sobie Serpentes. Idziemy na spotkanie z tym, który żyje, chociaż nie żyje, coś tam, coś tam. A to kawał drogi przed nami. Ciekawe, czy to się nadaje do walki w ogóle ze zwykłymi mobkami. A szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. O! Osłabizna trochę, nie? Chociaż z drugiej strony po prostu z Beziego taki fighter. To jest dwuręczne? Dwuręczne. Hop.
Przejdziemy sobie tutaj. O kurde. Co jest, gościu? Igaras. Stało się. Inos wybrał mnie i wezmę udział w próbie magii. Ja też biorę w niej udział. Zażądałeś czego? Albo jesteś ulubieńcem Inosa, albo kompletnym szaleńcem. Zrobiłem wiele szalonych rzeczy, więc tym razem może też mi się jakoś uda. Strzeże mnie Inos, zatem nie mogę przegrać. Widziałeś może Agona lub Ulfa? Rozdzieliliśmy się w gospodzie. Ja udałem się w stronę farm, a tamci poszli razem, ale nie wiem gdzie. Mhm. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Ponieważ i tak nie masz żadnych szans, mogę ci chyba udzielić pewnej wskazówki. Nie masz co szukać w pobliżu farm. Tam nic nie ma. Może moglibyśmy połączyć siły? Zapomnij o tym. Muszę wykonać moje zadanie sam. Tylko byś mi przeszkadzał. Aha. Czy wiesz coś na temat żywej skały? Nie! Czy to Serpentes dał ci to zadanie? Tak. Dlaczego pytasz? Sądzę, że wiem, o co mu może chodzić. Nie byłbyś pierwszą osobą, która oblała ten test. Gdzie dokładnie mogę znaleźć żywą skałę? Idź tą ścieżką. Po jakimś czasie dojdziesz do rzeki. Potem teren zacznie się wznosić. Idąc dalej, dojdziesz wreszcie do pasma gór. Żywa skała musi być gdzieś tam. Jeśli dojdziesz do mostu, będzie to oznaczało, że minąłeś właściwe miejsce. Jeśli uda ci się dojść tak daleko, to okay. Wszystko, co mogę ci powiedzieć. Przecież to w końcu twój test, nie mój. A jakbym go zabił? Czekaj tylko, ty! No i stało się. Barania kiełbasa. Nie wiem, czy w ogóle mogę tak robić, ale... Na razie kontynuujemy podróż. Okej. Żadnych wrogów. Ale leśne jagódki rosną. Spoko. O. Na górę. Skórzany mieszek. Sympatycznie. Och, Bezi. Serio. Laga. Po goblinach została. Zbliżamy się do żywej skały. Pole leśnych jagód. Okej. Co, tyle?
No coś tam nie trafił, ale to nie był jakiś wybitny przeciwnik, nie? Okej. Okay. Żyjąca skała odesłana. Tu zdaje się spotkamy kolejnego uczestnika próby ognia. Dlatego dobrze się będzie podleczyć. Ładuj, ładuj. O, jeszcze jedno. Okej. Zapiszemy to sobie i ruszamy dalej. O, droga się zgadza. Jest. Ulf. Hej, nie zgadniesz, co się stało? Zostałeś wybrańcem. Dokładnie. Właśnie miałem napić się zimnego piwa, kiedy zjawił się Daron i oznajmił, że zostałem wybrańcem. Aha. Kto by pomyślał? Niezbadana jest wola Inosa. Co cię tu sprowadza? Zażądałem próby ognia. Niemożliwe. Człowieku, nie brak ci odwagi. Czy to oznacza, że ty również poszukujesz tego, co wierny znajdzie na końcu ścieżki? Tak. Na to wygląda. Znalazłeś już coś? Cóż, śledziłem Agona, ale w pewnym momencie zniknął mi z oczu. Aha. Czekaj, co oni tam jeszcze mówili? Podążaj za znakami Inosa. Nie rozumiem tylko tej części o ścieżkach. Cóż więc mi pozostaje? Ciągle szukam. No jasne. Wiecie co? Może sobie przywołamy szkielet goblina. Znowu jedna z tych głupich bestii. Ty szkielet, ogarnij się. Dobrze. To co, walimy przed siebie. Tu nas jeszcze nigdy nie było, nie? Także i roślinki musimy sobie pozbierać. I wszystko, co tylko jesteśmy w stanie znaleźć, oczywiście. Naprzód. A jakby dziobnął? No cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Ten jaki ninja. O. Rozleciał się. Skubaniec. Dobra, zrobię to sam. O, biedny. Biedny, zgliczowany. Teraz pytanie, górą czy dołem? Dołem to jest do magów wody. Zdaje się. Dlatego idziemy dalej ścieżką. Ciekawe, czy szkielet goblin dałby radę rozciukać czarnego trolla.
Oto jest pytanie. Tu w tym lesie chyba ognik jest, nie? No jest. Olewam to. Nie podchodzę do niego. Chociaż znając życie, pewnie się przypałęta. Ale może nie. Jak będziemy się trzymać ścieżki? A wypróbujmy sobie naszą pikę bojową. Nie, tam lipa. Okej. Nie no, ta pika to żart. Oho, komary. Na co się patrzy? Super. I teraz, tu czy tu? To jest tu, nie? To jest chyba tutaj. A tam jest czarny troll. Jakoś tak to było. Na pewno powinienem się podleczyć. Numer 6. Pyk. No tam ten ognik szalony. O kurde, źle. Ała, ała, ała. Bujaj się, gościu. Gdzie teraz? Dobra, zgubiłem go. Tak mi coś świta, że to jest gdzieś tutaj. Nordest. Pyk. Wykorzystujmy sobie te zwoje, przecież potem to będzie bezużyteczne, nie? Łakoma mysza postanowiła podskubać kolegę zamiast ruszyć do ataku. Pałka bojowa. Fajne, tylko oczywiście nie mamy na to siły. O kurde, tu są zębacze. Dobra. To ja się teraz cofnę i pójdziemy naokoło. Jesteśmy z powrotem. Tam jest chyba jaskinia Sagity. Jeśli się nie mylę, ale też są topielce kolejne. Dlatego po prostu sobie przejdziemy obok nich spokojnie. Nie będziemy szukać zwady za bardzo. Bo to nie jest czas, w którym Bezi może podejmować rękawice z nimi. No i dobra, jest tu jakiś ziomek. A może to było gdzieś tutaj, kurde. Pod tym łukiem. O
Chociaż no to nie wygląda na nic konkretnego, nie? Nie, jakiś las. A tu, kryto szczury. Strzelaj, Bezzy, strzelaj. Ty, Street Fighter. Brawo. Okej, nic tu nie ma. A dalej nie będę się zapuszczać. O, kolejne kretoszczury. Ciup. O kurde. Aha. O kurde, szkielet. Cofnijmy się do tego ziomka. Odpuścił? Chyba odpuścił. Zobaczmy, on będzie chciał chyba usunąć te zębacze właśnie z drogi, nie? Nawet sobie zapiszę. Grimbald. Czekasz tu na kogoś? Już nie. Przecież przyszedłeś, prawda? No ba. Dlaczego czekałeś na mnie? Wyglądasz na silnego. Przyda mi się pomoc kogoś takiego jak ty. Czym się zajmujesz? Chcę zapolować na zębacze, ale obawiam się, że może ich być zbyt dużo jak na siły jednego myśliwego. Mhm. Pomogę ci, idź przodem. Tylko nie zbliżaj się za bardzo do czarnego trola. Rozerwałby cię na strzępy, jasne? No jasne. Biada ci, jeśli stchórzysz. Jedziemy z nimi, ziomek. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Tyle na ten temat. Ała? Tyle na ten temat. Dobrze. Co, idziemy dalej, czy co? No halo. Tam jest troll. No, przywiesił się jakoś, nie? Dobrze. Co prawda do tej pory nie bardzo mi pomogłeś, ale nie zamierzam cię od razu skreślać. Okej. Czego konkretnie chciałbyś się dowiedzieć? O! Spoko, nie? A weźmy sobie to. Usunięcie żądła krwiopijcy nie powinno ci nastręczać problemów. Wystarczy mocny nóż. Naucz mnie, jak powinno się polować. Czego konkretnie chciałbyś się dowiedzieć? I weźmy sobie to. Skrzydła krwiopijcy można urwać lub obciąć ostrym nożem. Fajnie. Czego konkretnie... I weźmy sobie tą. No niech będzie, mamy załatwiony temat, tak? I widzę, że powoli musimy kończyć odcinek. Dlatego ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.